piękny festiwal. Jest to występy laureatów festiwalu. Razem jest w Pożo. Zapraszamy Centrum Kultury Wrocław Zachód 28 października 2014 roku na koncert integracyjny laureatów dolnośląskiego przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych Galerion. Festiwal powstał z inicjatywy wicemarszałka województwa dolnośląskiego Radosława Mołonia. Powoli Centrum Kultury Dom Wrocław Zachód wypełnia się. Miłośnikami. Ja jestem sam. Sympatykami. No, nikogo nie ma. Pięknych pieśni festiwalu. Jest to festiwal bodajże trzeci. Pani Zofia z mężem jest piosenkarką chórów oraz śpiewa solowe partie o pięknym głosie. Witamy Pani Zosiu. Nie opuszcza żadnego festiwalu, żadnego spotkania. Gdzie jeszcze tej Zosi nie było? Spotkania laureatów dwóch dolnośląskich przeglądów. Przeglądu dolnośląskich talentów i dolnośląskiego przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych galerii. Proszę Państwa, mi bardzo wolno będzie w imieniu właśnie tych organizatorów przywitać na sali inicjatora, pomysłodawcę tych dwóch przeglądów, ich patrona, pana wicemarszałka województwa dolnośląskiego Radosława Mołonia. Zdłużały się oklaskami, w związku z tym proponuję do oklaski po wystąpieniu listy osób, które chciałbym teraz wymienić i serdecznie powitać. A więc witam pana Dominika Kołosowskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego. Witam dyrektora Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych pana Andrzeja Mańkowskiego. Witam dla dyrektora dolnośląskiego oddziału PFRON pana Marcina Sokołowskiego wraz z zastępcą panem Marcinem Pozłowskim. Panie serdecznie. Proszę Państwa, witamy pana Bartłomieja Skrzyńskiego, rzecznika miasta Wrocławia do spraw osób niepełnosprawnych, zarząd Stowarzyszenia Świętego Celestyna, panią Annę Kobel, Krystynę Kobel-Duis oraz Małgorzatę Dechan. Dziękujemy. Witam, proszę Państwa, prezesa Stowarzyszenia Dobro pana Leszka Kopcia. Witam z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Inwalidów we Wrocławiu wszystkich, którzy przybyli na nasze spotkanie, a zwłaszcza panią Michalinę Witcza. Również kłaniam się członkom Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej z panem Stefanem Koziarem. Proszę Państwa, organizacje pozarządowe sympatyzujące z naszymi przedsięwzięciami, zwłaszcza z przeglądem galerią, a są to m.in. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Ostoja i wszyscy inni, którzy są dzisiaj, reprezentują swoje organizacje. Witam reprezentantów Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym Płatownice. Witam przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz warsztatu pedagogicznego zajęciowego w Jaworze i przedstawicieli Integracyjnego Teatru Arka. Głęboki ukłon dla wszystkich Państwa. Chciałbym również przywitać
przedstawicieli mediów wrocławskich, telewizji, Radia Wrocław, Gazety Wrocławskiej, Gazety Wyborczej i Radia Rodziny. Proszę Państwa, zapraszam serdecznie na scenę, jak już mówiłem, pomysłodawcę, inicjatora i honorowego patrona naszych dwóch przeglądów, pana wicemarszałka Radosława Wołonia. Dolnośląskiej Ligi Talentów. I też jeździmy z tym po całym Dolnym Śląsku. Odwiedziliśmy kilkanaście miast, gdzie organizujemy przegląd, również amatorski oczywiście przegląd twórczości osób pełnosprawnych. Młodzież, osoby w wieku senioralnym, osoby, które piszą wiersze, które uprawiają na przykład kabaret, które tańczą, śpiewają, zespoły, ale również wokaliści, którzy tak jak w przypadku Galerion, mają wspaniały talent i też chcemy go pokazać szerszej publiczności na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo, to jest dzisiaj pierwszy tego typu koncert. Myślę, że będą kolejne w przyszłych latach. Pierwszy koncert, który ma na celu przede wszystkim integrację. Który ma na celu integrację artystów pełnosprawnych z artystami niepełnosprawnymi, aczkolwiek tu bym postawił znak równości, bo widziałem artystów pełnosprawnych, którzy występowali na koncertach w ramach Dolicy i również artystów niepełnosprawnych, którzy występowali w ramach Galerionu. I proszę mi wierzyć, że miałbym tutaj dużą trudność, żeby powiedzieć, kto jest lepszy, kto ma lepszy głos, bo raczej nie odważyłbym się, dlatego że taki potencjał widzimy zarówno w jednych, jak i w drugich artystach, że było to trudne do oceny. Żeby nie przedłużać, Szanowni Państwo, żebyśmy się wszyscy przygotowali i rozpoczęli naszą puszczę kulturalną, to z tego miejsca chciałbym podziękować bardzo serdecznie Państwu Kamińskim z Wałbrzycha, Stowarzyszeniu Motyl. Ja powiem tak, to są osoby, które, to są wspaniałe osoby, które myślą sercem. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękujemy, ale również dziękujemy swoim współpracownikom Wydziału Podpatrzeniowego, panu Bogusiu Kulińskiemu, Andrzejowi Tańkowskiemu, wszystkim, którzy, wszystkim, którzy czuwają nad poprawną przeprowadzeniem Galerionu, bo to są, Szanowni Państwo, te osoby, które nie występują na scenie, które gdzieś tam sobie siedzą z boku albo z tyłu zupełnie, a naprawdę włożyły sporo pracy wspólnie ze Stowarzyszeniem Motyl, żebyśmy mogli cieszyć się i podziwiać naszych wspaniałych artystów dolnośląskich, artystów, którzy dzisiaj wystąpią w pierwszym koncercie. Hasło Razem jest Pożo, Galerią i Dolina. Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich serdecznie na ucztę kulturalną. Dziękuję. Szanowni Państwo, zaproponuję Panu Marszałkowi, żebyśmy razem przyzwoite przywitali teraz gościa, która już wprawdzie poprowadzi ten dzisiejszy koncert. Pani Joanna Brodzik przyjechała i chce być gospodynią nie tylko jak dotąd kolejnych finałów Galeriona, ale również tego spotkania, bo razem aż już w porze. Dzień dobry Państwu. Ja jestem przede wszystkim ogromną entuzjastką Stowarzyszenia Motyl i inicjatywy Galerion. Mam tę przyjemność, że w tym roku po raz drugi prowadziłam koncert galowy i tym większą przyjemnością dla mnie było hasło, że dzieje się coś więcej i coś bardziej razem niż osobno, więc tym większą przyjemnością rzuciłam wszystko i oczywiście jestem na wezwaniu. Szanowni Państwo, zaczynamy. A się chciałbym Ci powiedzieć właśnie dwa słowa, Pan Marszałek nie poniósł część. A się chciałbym Ci powiedzieć właśnie dwa słowa, Pan Marszałek nie poniósł
częściowo wyprzedził, bo powiedział to do Wicia, ale ja chciałem właśnie ciebie poinformować, bo ty znasz galerię już bardzo dobrze. Natomiast do Wicia to przegląd twórców, artystów, którzy osobnie, jak i zwykle, spotykają się na eliminacjach takich wstępnych, potem rejonowych, potem na finale, a potem trzy najlepsze podmioty wykonawcze, jeśli tak możemy powiedzieć, są wyróżnione przez jury i nagrodzone. Wzięło w tym przedsięwzięciu udział chętnych kilkuset, z czego każdy rejon, z czterech rejonów województwa dolnośląskiego, typował 20 osób, z tej 20 15 do finału i z tych 15 trójka. Na pewno dzisiaj tych laureatów również z finału i także z tej trójki. A ja z kolei wszystkim tym, którzy nie mają pełnej wiedzy na temat mojego ukochanego galerionu, chcę tę wiedzę uzupełnić. Galerion rozwija się od 3 lat w 8 dziedzinach sztuki: plastyka, fotografia, literatura i poezja, taniec, teatr, muzyka i śpiew. Adresowany jest do niepełnosprawnych amatorów, a w tym roku zgłosiło się ich około 800. Koncert finałowy połączony z wernisażem wystawy odbył się 26 września w PWSD we Wrocławiu. A ja po raz drugi miałam przyjemność ten koncert prowadzić. Laureatką tegorocznego i pozostałych jest pierwsza wykonawczyni. Przed Wami Karolina Jamińska, która reprezentuje Stowarzyszenie Motyl, pracuje w firmie komputerowej agencji AF, jest także studentką ostatniego roku studiów magisterskich w ramach pedagogiki specjalnej kierunek terapia zajęciowa z psychomotoryką i za kilka miesięcy będzie bronić pracy magisterskiej. Karolina zaśpiewa dla Was piosenkę Brzydcy do słów Jana Wołka i muzyki Krzysztofa Ścierańskiego. Karolina Jamińska, powitajcie o wielkim brawach. Czekała na wszystkich.
Dziękuję bardzo. Są takie prawa w piosenkach, które lubimy, które zapamiętujemy mocniej, bardziej, które do nas przemawiają silniej niż inne. Za chwilę taką właśnie piosenkę z takimi frazami zaśpiewa dla Was Klaudia Kwiecińska. Klaudia reprezentuje Stowarzyszenie Motyl w Jeleniej Górze. Ma 13 lat i jest niewidoma. Pojechała z mamą do Indii, gdzie przeszła operację oczu. Uczęszcza na lekcje śpiewu w Jeleniej Górze do instruktora Jacka Szreniawy. Jest laureatką wszystkich trzech dotychczasowych galeriowych. Zaśpiewa dla Was dni, których jeszcze nie znamy. Klaudia Kwiecińska. Coś się nam przekręca, wiesz? Panowie, coś nam się tutaj źle ustawia. Klaudia Kwiecińska. Thank you.
Na pierwszy ogień, jak to się mówi, poszły dwie reprezentantki przeglądu galerią. Czas na laureatów Dolnośląskiej Ligi Talentów. Jerzy, oddaję Ci głos, jeśli go włączysz. A jak nie, to Ci pomogę. Proszę Państwa, no czas na Dolitę. W związku z tym finalistka, tegoroczna finalistka Dolnośląskiej Ligi Talentów, pani Bożena Mazowiecka. Pani Bożena Mazowiecka śpiewa od dziecka. Sama tak pisze i tak mówi o sobie. Od dzieciństwa już na podwórku piaskownicy brała jakąś buteleczkę czy inny podobny przedmiot, zabawkę, a nie jak do domu śpiewała. Pani Bożena śpiewa już tak bardziej zawodowo od połowy lat 80. Uczestniczyła między innymi w Festiwalu Piosenki Radzieckiej, gdzie otrzymała nagrodę, którą był miesięczny wyjazd z orkiestrą telewizji Radia Katowice do Związku Ówczesnego Radzieckiego. Śpiewała w Moskwie, śpiewała w Leningradzie, w wielu innych, w Rosyjsku. No i po prostu tu w tym momencie zdobyła takie śmiechy już profesjonalne, potem z wieloma zespołami współpracowała, również polskimi artystami estradowymi występowała. A teraz zajmuje się bardziej pracą pedagogiczną, prowadzi zespół, jest kierownikiem filii Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, a i z repertuaru Żanny Liczewskiej chodziła po sadzie. Pani Bożena Mazowiecka. Młodsze pokolenie, podopieczna pani Bożeny, zaśpiewa laureatkę oczywiście Dolity, Agata Jurewicz. Agata nie tylko śpiewa, ale pisze teksty i komponuje, a więc przedstawi
autorską piosenkę, 100% autorską. Piosenka nosi tytuł tak pięknie, patrzę zdziwiony, bo miała być przesiadka na fortepianie, ale nie ma. Będzie. Przepraszam? Będzie. Będzie. Agata Jurewicz, Szymon Mazurowski i pani Bożena, która będzie wspomagała swoją podopieczną. Galerion, mieszka we Wleniu, po Jeleniej Góry, pisze wiersze, komponuje, śpiewa. Jej wszechstronne umiejętności artystyczne zachwyciły pana marszałka Radosława Mołonia, który zainspirowany jej występem, podobno, tak mówi legenda, wymyślił Galerion. Renia wydała autorską płytę, tomi wierszy oraz w tym roku ukazała się jej książka pod tytułem Prawo do miłości. To jest właśnie ta książka. I wiecie co? Po koncercie będzie można ją kupić tutaj po lewej stronie, tak na ta przy pierwszym wejściu. Tak. Zapraszam do zakupu.
Każdy ma to do Ja już jestem po. Bardzo fajne opowiadanie. Renata zaśpiewa dla Państwa piosenkę na krakowskim Czygnochał. Muzyka Fryderyk Chopin, tekst Wojciech Młynarski. Piosenka nawiązuje tytułem do filmu Chopin – Pragnienie miłości. Akompaniuje na fortepianie Karolina Tus, na flecie Włodzimierz Tus. Renata Gali. Witam serdecznie. Za chwilę przed Wami wystąpi Krzysztof Orzechowski, laureat tegorocznego przeglądu galerii. Od wielu lat działa w Stowarzyszeniu Model w Wałbrzychu, pracuje w agencji AF, buduje strony internetowe, a w chwilach wolnych śpiewa. Wykona dla Was W moim domu to wiersz Jona Szabowty, do którego muzykę dopisał Jerzy Karmiński. Przy fortepianie ponownie Karolina Tus.
wszystko tak jak trzeba, chyba nie jest. Gdy musimy się codziennie przekonywać, że ty dla mnie, jak dla ciebie istniejemy. Przecież nie mam żadnej innej poza tobą i mieć nie chcę, by się zdjąć na jedyna. Naszym sercom zagroziła tak jak słowa, nie do krwi zniechęcenie i rutyna. To normalne, że chcesz mieć nareszcie spokój, a na wiosnę grządki zaciać i zagrawić. Ale wiesz, mają różne mowy kroków, a tak życie tak czarno sprawić. Kiedy nie da wyłączyć, twoje oczy wciąż nieśle dla mnie spokojne, jak dla ciebie chyba zawsze byłem godnym, co nic nie jest nieczułem. Kochani Państwo, o, to niespodzianka miała być dla Państwa, więc nie powiem, dlaczego to miałam. Drodzy Państwo, jeśli idzie o przygotowanie muzyczne naszych wokalistów, to rzecz, w której bierzecie właśnie udział, nie mogłaby się odbyć, gdyby nie cudowne wsparcie i talent ludzi, którzy im przygrywają, czyli nasz fantastyczny zespół Symbolika. Chciałabym Państwu przedstawić muzyków. Karolina Tuz. Włodzimierz Tuz. Tomasz Karmiński. Fabian Maćkowiak. I Jakub Jabłoś. Symbolika. A następny podopieczny jest nazywany przez swojego opiekuna Jurka Karmińskiego duchem niepokornym i nieprzewidywalnym. Jest podopieczny Stowarzyszenia Motyl w Wałbrzychu. Bardzo muzykalny, niezwykle wrażliwy i z ogromnym poczuciem humoru. Słuch i pamięć muzyczna wyjątkowa, do tego encyklopedia wiedzy o polskiej muzyce rockowej. Reprezentuje Stowarzyszenie Motyl na różnych małych i dużych koncertach. Dwa dni temu z Renią i Mariuszem zaśpiewali we Wrocławiu na uroczystości Towarzystwa Magnolia. Krzysztof zaśpiewa Song o ciszy autora Jonasza Kochy. Krzysztof Sarkowicz! Thank you.
konwencję. Taki moment, więc tak jest. Zaufaliśmy obyczajom, nawykom. Już nie pytamy, czy w tym wszystkim jakiś sens. A ja zaśpiewać dzisiaj chcę. Finałowej i pierwszej trójki nagrodzonej dostał się zespół, który za chwilę Państwo usłyszycie. Zobaczycie Wiktor Benz z Obornik Śląskich. Proszę Państwa, w zespole grają cztery osoby, w tym
najważniejszą jest solistka, która już stoi przed Państwem. Jest to Adriana Maksymowicz, która gra na gitarze akustycznej i śpiewa. Na gitarze będzie grał Krzysiek Włocheński, na basie Jacek Maciejewski i Paweł Bulatowski na perkusji. Dwa utwory usłyszymy, Jesteś silny i Nieznane rąk. Obydwa autorskie, czyli własnej produkcji zespołu Big Three Bands.
tym energizującym momentem zakończyliśmy pierwszą część naszego koncertu i absolutnie płynnie przechodzimy do części drugiej. Laureaci tych dwóch przeglądów pokazali, co potrafią. Jedni i drudzy potrafią naprawdę dużo. Przyznajcie to sami, prezentują sobą talent, wrażliwość i profesjonalne wyczucie estrady. I wiecie co, naprawdę nie potrafię powiedzieć, co bardziej mi się podobało, bo poziom prezentacji był bardzo wyrównany i nie podejmę się oceny, czy reprezentacja Lolity, czy Galeriona jest lepsza. No ale proszę Państwa, chyba nie o to chodzi. Przecież nawet w tytule naszego spotkania jest słowo razem. Razem, czyli integracyjnie, czyli wspólnie. Po prostu to był cel naszego spotkania, żebyśmy tutaj na tej estradzie mogli razem wspólnie dla Państwa się zaprezentować i przedstawić. No ale my też w zasadzie zapowiadamy ten koncert. Państwa też mówimy integrację, mówimy razem, tak jak jest naprawdę sami wiemy, ale my tutaj to już zakończymy. Jerzy, to 3-4. Razem jest Bożo. Państwo się zgadzają, tak? To może na 3-4 wszyscy, cała sala. 3-4. Razem jest Bożo. Zapraszam Cię wobec tego do stolika tutaj. Będziemy teraz rzeczywiście... Jeśli pozwolisz, przepuszczę Cię tam, a ja sobie usiądę, bo mam kupię plan. Bardzo dobrze, że mnie przepuszczasz, bo ja chcę tutaj, żeby ten stolik wyglądał jakoś tak bardziej sympatycznie. W związku z tym, zamiast tej herbaty, to... Spotkali się kilka dni temu w Szczawnie Zdroju, na warsztatach wokalnych i próbach. Spróbowali, co to znaczy być naprawdę razem. Razem w pracy i razem na estradzie. Miałam tę przyjemność, że dostałam zaproszenie, żeby pojawić się tam dzień wcześniej, czyli wczoraj. I byłam, widziałam i słyszałam, a nawet muszę Państwu wyznać, że karnie wzięłam udział wspólnie z chórem w próbie, więc w imię idei razem, choć z ogromną tremą, ale też z dziką przyjemnością, dołączę dzisiaj w niektórych fragmentach do chóru jako jeden z altów. Proszę Państwa, laureaci Dolity, laureaci Galeriona razem w pracy, razem w radości występowania, prezentowania się przed Państwem. Należy tylko dodać na porządku, że aranżacje utworów dla tego i wcześniejszych edycji, wersji chóru integracyjnego zawsze wykonuje nasza znakomita Karolina Czerniś-Tuls, również tam wyczna zespołu, więc to wszystko, co będzie w warstwie audio, jest zasługą Karoliny. Natomiast zobaczycie Państwo, a oni również przez sobą naszą od 10 lat zaprzyjaźnioną z naszym chórem integracyjnym dyrygentkę Agnieszkę Nabielec. A utwór nosi tytuł Nic do stracenia. Bo cóż mają do stracenia? Iza Wieczorek i Klara Wisiel to solistki tego utworu. Też nie mają nic do stracenia. Kupić dostały, więc poradzą sobie na pewno. Zdjęcia i montaż.
Powiedz mi, czy wszyscy uczestnicy, członkowie chóru to są uczestnicy Galerii i Dolity? Nie, nie wszyscy, to jest tylko część wykonawców, uczestników i laureatów tych dwóch przeglądów. Natomiast pozostała część to nasi wspaniali wolontariusze, którzy od 10 lat współpracują z nami, ze Stowarzyszeniem Motyl, z chórem i w chórze integracyjnym. Są tu uczennice i uczniowie, studenci, bardzo dużo nauczycielek. Są tu również rodzice naszych podopiecznych. Nie wymieniam wszystkich, ale to jest cała taka grupa bardzo wierna i bardzo czekająca na kolejne spotkania i warsztaty. I z tego, co się wczoraj zorientowałam, niezwykle zdyscyplinowana. Agnieszka ma to siłę. Ona ma siłę. Kochani Państwo, kolejny utwór zaśpiewa z chórem Mariusz Hart ze Ślubów Koło Góry, reprezentant Stowarzyszenia Motyl, laureat ubiegłorocznego, a ostatniego przeglądu galerią. Występy ze Stowarzyszeniem Motyl godzi z własnym zespołem grającym na zabawach i weselach w okolicy Góry, miasta na północy Dolnego Śląska. Mariusz przyjechał ze żoną Asią, z którą jeszcze przeżywają miodowy miesiąc, bo pobrali się niecałe 3 tygodnie temu. Mariusz wygląda dla Państwa... Mariusz wykona dla Państwa bananowy song. Mariusz Hart i chór integracyjny, a ja pędzę do albumu. Thank you.
Proszę Państwa, tak dzisiaj będziemy reklamowali chór w ten sposób, że śpiewają w nim również aktorki, bo teraz po tym utworze już mogę powiedzieć, że aktorki, dwie, że śpiewa w nim Joanna Brodzik i ja. Czysta przyjemność. Co to będzie? A teraz zdaje się, że laureatka do Lidy. Do Lidy? Mhm. Proszę Państwa, dla nas to będzie ciekawa sytuacja, ponieważ kiedy byłem w Bogatynie na Przeglądzie Rejonowym, usłyszałem bardzo interesujący kwartet wokalny. Kwartet wokalny, który już się tutaj w różnych wersjach prezentował, który prowadzi pani Bożena Mazowiecka. I ten kwartet na naszych spotkaniach, na naszych warsztatach jakoś dziwnie się rozrósł i w tej chwili mamy do czynienia z kwartetem aż sześcioosobowym. W związku z tym zapraszam Was do tego, żebyście się przymierzyły do mikrofonów. A chcę tylko powiedzieć, że śpiewać będą Karolina, Agata, Klara, Iza, Bożena i Szymon. Piosenkę Everything I Do z redaktorem Briana Adamsa. Czyli jeszcze raz powtórzę. Kwartet sześcioosobowy przed Państwem. Mikrofon oddajemy. Proszę. Thank you.
masz tyle lat, co ja. O sens swoich słów, swoich próg, przekraczając próg, codziennie pytasz przyjacielu. A ja mam dla ciebie sposób, jak rozwiać myśli złe. Bo gdy średnio jest, szaro jest, to wiesz co? To był mocny strzał w kierunku Dolicy. Czy będzie odpowiedź? Będzie. Proszę Państwa, w Płocku na eliminacjach usłyszeliśmy Olę Ostoję w piosence, która jest w kategorii piosenek ostatnich 100 lat, nie wiem ilu, po prostu jakimś hitem, szczytem, ośmiowycięcznikiem. Tak jak w Himalaju, te najwyższe szczyty, które można zdobyć. Zmierzyła się z tym szczytem właśnie Ola i zaśpiewa dla Państwa teraz hit z repertuaru Whitney Houston, I Will Always Love You. Proszę Państwa, to jest piosenka gigant, która w piosenkach kobiecych, praktycznych, jest do tej pory na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o sprzedawalność, jeżeli może ten wątek, nasz amatorski ruch wpleść, również jedna z sześciu najpiękniejszych piosenek świata, a z tą piosenką, tym utworem zmierzyła się Ola Ostoja. I
Następny wykonawca swoją obecnością na dzisiejszym przeglądzie sprawił mi ogromną radość, bo nie widzieliśmy się zdrowo kilka lat, a jego bluesowe serce jest mi niezwykle bliskie. Darek od 20 lat śpiewa na koncertach organizowanych przez Stowarzyszenie Motyl. Podobnym stażem oprócz prezesa, czyli Jerzego siedzącego obok, mogą poszczycić się jeszcze obecny na scenie wokalista, dziś gościnnie zasilający chór. Sebastian Korzegowski, Sebastian Machnier. Oraz muzycy Karolina Tuz i Jacek Jaguś. Przed Państwem Dariusz Łap. Hej, proszę. Thank you.
Nasz klub integracyjny miałem ostatnio okazję zaprezentować na Międzynarodowym Forum Muzykoterapeutów organizowanym przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Szkoda się tylko na filmach, mogliśmy ten chór muzykoterapeutom przedstawić, ale myślę, że niezależnie od tego, jakie są trendy panujące w tej dyscyplinie artyterapii i w ogóle terapii, pieśń pod tytułem Freedom, solistki Ola i Malwina, zanim chór integracyjny pod kierownictwem Agnieszki Adielec.
just a body and me. Podziękowania kierujemy wszyscy tutaj my, znajdujący się na scenie w kierunku pana marszałka Bronisława Bułonia za to, że możemy śpiewać, występować w ramach przeglądów takich jak Galerium czy Dolita. Dziękujemy Wydziałowi do spraw osób niepełnosprawnych, kierownictwu, pracownikom. Dziękujemy opisowi, dziękujemy gospodarzom Centrum Kultury Wrocław Zachód. Dziękujemy przy okazji panu Siedlewskiemu z Fundacji Metro, który dzisiaj w dokumentacji nam robił fotograficzną pamiątkową.
Dziękujemy panu Adrianowi z firmy AF. I dziękujemy tym niewidocznym działającym na zapleczu naszego przedsięwzięcia Sylwii Lubienieckiej, Małgorzacie Garmińskiej, Karolinie Kondraci, Marcie Żmudzkiej, Magdzie Dyblik, Mirkowi Grabowskiemu, Partnikowi Gejda, Dawidowi Pietrzykowskiemu. Oczywiście największe podziękowania, najserdeczniejsze dla Joanny Grodzik za to, że chciała kolejny raz do nas przyjechać i być z nami i tutaj po prostu ubawić nam to nasze wspólne muzyczne, wokalne święto. Kochani Państwo, zanim będę miała tę przyjemność, żeby zapowiedzieć, a potem wspólnie z Kulem Integracyjnym wykonać dla Was piosenkę finałową, chcę oczywiście, żebyśmy wszyscy najpiękniej podziękowali Tobie, Jureczku, bo bez Ciebie by nas tu wszystkich nie było. Jurek Kamiński. Mówi, że tylko dlatego, że to kolano do boli, to nie wstanie. A ja bym chciała na koniec powiedzieć coś, co zaobserwowałam podczas wczorajszej próby w Szczarni, podzielić się z Wami jednym wnioskiem, do którego doszłam. Jeśli robisz to, co kochasz i robisz to z ludźmi, których kochasz, jesteś wolny i jesteś szczęśliwy. I chciałabym, żebyście Państwo zapamiętali to dla siebie, że razem można więcej. Weźcie to sobie do serc również na co dzień. A teraz wielki finał, koniec, happy end, the end. Chór zaśpiewa dla Was, bo jak nie my, to kto? A w roli solistów Agata Jurewicz i Karolina Gowin z Dolicy i Krystian Donifazy z Sebastianem Pożegowskim z Galeriona. Bo jak nie my, to kto? Korzystając z tej chwili, chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać. Witam Wrocław, cześć! O nie wiem, jak kochani. Chyba zaś nie wiem, śniadania dzisiaj nie jedli. Cześć! No, teraz usłyszałem, że tam jesteście.
Przypominam. Centrum Kultury Wrocław Zachód 28 października 2014 roku. Jest to integracyjny przegląd dolnośląskiego przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych galerią i dolnośląskiej religii talentu. Serdecznie dziękujemy organizatorom za umożliwienie nam sfilmowania tego festiwalu. Zespół realizatorów filmowych Eugeniusz Fudali i Maria Rześniewiecka. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję Karolinie, Włodkowi, Tankowi, Fabianowi, Jaskowi, Agnieszce, całemu chórowi, Dolicie, Galerianowi i Państwu na koniec. Serdeczne dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszamy na kolejne edycje Kęgu Przeglądu Boże już jednego wspólnego. Do widzenia Państwa. Thank you.
Jest to małe podziękowanie dla pana Jarka, który rejestruje obraz, dla Kuby, który w kabinie rejestruje dźwięk. I proszę państwa, za kilka tygodni w Wydziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Ostrowskiego 7 i Urzędzie Marszałkowskim będzie można otrzymać płytę tego koncertu. Dziękuję państwu. Do zobaczenia na kolejnych naszych spotkaniach.